Przede wszystkim nie wolno podchodzić do psa od frontu. Mamy taką tendencję podchodzenia do klatek, tak jak w ogrodzie zoologicznym. W przypadku psów jest to wyraz braku kultury. One mogą reagować rozmaicie, mogą uciekać w kąt klatki, mogą przybiegać do krat, mogą rzeczywiście szczekać i warczeć na osoby, z którymi nie były wcześniej zapoznane. Tak więc jeżeli chcemy zobaczyć prawdziwe reakcje zwierzaka, najlepiej do kojca podchodzić łukiem, a z psem nie nawiązywać bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Oczywiście też nie jest rozsądnie wkładać ręce do środka klatki. Warto dać zwierzakowi czas na to, żeby nas powąchał, pooglądał. Trzeba pamiętać o tym, że zwierzę, które jest zamknięte w jakimś pomieszczeniu, ono długo zamknięte, ono nie ma możliwości ucieczki. Może uciec w kąt klatki, ale to wszystko, co może zrobić. Jeżeli więc takie zwierzę boi się jakiegoś człowieka, niekoniecznie dlatego, że ten człowiek wykazuje jakieś negatywne reakcje, on może być w nietypowy sposób ubrany. Zwierzę, które nie było socjalizowane, może się przestraszyć kogoś w kapeluszu, w kapturze, w pelerynie, czy z jakąś nietypową torbą. Więc jeżeli nie ma gdzie uciec, a się boi, to jedynym sposobem na obronienie się przed tym obiektem, który sprowadza lęk, jest agresja na tle lękowym. Stąd, gdy chodzi o zwierzęta schroniskowe, jest bardzo ważne wybieranie ich nie na podstawie wyglądu, tylko na podstawie tego, jak one się zachowują. A żeby to dokładnie sprawdzić, no to potrzeba trochę czasu. I najlepiej pomocy specjalisty, który się zna na zachowaniach zwierząt i będzie w stanie przeprowadzić testy, na podstawie których to konkretne zwierzę trafi w dobre miejsce. Bo nie chodzi przecież o to, żeby ono po kilku dniach wróciło z powrotem do schroniska. Szukamy mu stałego, ciepłego, dobrego domu. Jak się trafnie dobrać w parę? No to chyba odwieczne pytanie. Jeżeli wiemy na przykład, jaki jest poziom energii u psa i wiemy, jak my sami jesteśmy aktywni, To jest pierwsza sprawa. Jeżeli ja prowadzę kanapowy tryb życia, to nie powinienem mieć psa, który potrzebuje 4 godzin ruchu dziennie. Jeżeli natomiast jestem aktywną osobą, będę szukał takiego psa, który będzie pasował do mnie, a niekoniecznie takiego psa, który ładnie wygląda. Bo wygląd oczywiście dla wielu osób ma znaczenie, ale znacznie istotniejsze jest to, jak dalej będzie wyglądało życie z takim nowym członkiem rodziny. Jeżeli trafia do statystycznego domu pies schroniskowy albo kot schroniskowy, bardzo szybko, niechcący, dając mu wszystko to, czego mu brakowało, tak, ustawiamy go w niewłaściwej pozycji socjalnej. On oczywiście wymaga opieki, wymaga kontaktu, ale nie wymaga nadprzywiązania do nowego właściciela. Jeżeli nastąpi takie nadprzywiązanie, na tym tle jest mnóstwo później problemów. Na przykład problem szczekania pod nieobecność właściciela. Tak? Pies, który cały czas podąża za człowiekiem, nie jest nauczony przebywania w samotności, nie będzie wiedział, co się dzieje, kiedy nagle trzeba go zostawić w domu. No a za tym idą kolejne problemy. Wystarczy powiedzieć, wracam o 18. Nie wystarczy powiedzieć, mamusia wróci za 8 godzin, posiedź sobie tutaj cichutko. Innym problemem jest to, że jeżeli taki pies się zbliży, bardzo często ten nowy właściciel automatycznie wyciąga rękę i dotyka psa. Czyli uczy go, że każdy bliski kontakt skutkuje pieszczotą, skutkuje no, jakimś mówieniem do zwierzęcia, czyli tak naprawdę utrudnia mu nauczenie się przebywania w samotności. Potem problem zgłaszają sąsiedzi, potem przyjeżdża straż miejska, a potem bardzo często, jeżeli nie ma energii i pieniędzy na rehabilitację takiego zwierzaka, na przeprowadzenie terapii, która trwa długo i czasami jest wspomagana różnymi terapeutykami, no to zdesperowany właściciel tego zwierzaka zawozi z powrotem do schroniska i problem urasta, bo pies, załóżmy, że trafi do kolejnej rodziny, która nie jest świadoma, dlaczego został ponownie umiejscowiony w schronisku. No i ta rodzina tak naprawdę od początku musi ten problem rozwiązywać. Czy tutaj, w tym nowym schronisku, będzie taka okazja, żeby właśnie poznawać się jakoś mądrzej właśnie? Nie tak, że przychodzę, zabieram, a potem oddaję. Oczywiście, że tak. To jest naprawdę schronisko na światowym poziomie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się udało tutaj zrobić. No ale każda rzecz ma dwie strony. To, czy się będzie udawało mądrze wybierać zwierzaki, zależy od świadomości ludzi, którzy tego wyboru będą dokonywać. A tu jest wiele do zrobienia.